Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu. Mam nadzieję, że dobrze spaliście, że z nowymi siłami, z nową energią, z Bożą energią rozpoczniemy razem dzień. Chciałbym, żebyśmy na początek pomodlili się wspólnie. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam odpocząć, ale też jesteśmy Ci bardzo wdzięczni za to, że powołałeś nas do nowego dnia, do życia. Prosimy Cię, prowadź nas w tym dniu i otwórz nasze uszy, nasze oczy, nasze serce na to wszystko, co chcemy z Twojej ręki hojnej otrzymać dzisiejszego dnia. Prosimy o to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, Słowo Boże, które ma nas prowadzić, dzisiaj zapisane jest w Psalmie 65, gdzie w 12 wierszu psalmista zapisał: Wieńczysz rok dobrocią swą. A w liście Jakuba w 1 rozdziale, 17 wierszu można przeczytać: Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. Muszę powiedzieć, że kiedy przeczytałem te dwa fragmenty biblijne, to pomyślałem sobie, że to chyba jakaś pomyłka, bo te teksty pasowałyby najlepiej na przełom, na koniec i początek nowego roku. No ale przecież w jakiś sposób niedawno przeszliśmy w roku kościelnym do drugiej części roku kościelnego. Za nami czas świąteczny, teraz półrocze Kościoła. Ale tak samo o podsumowaniach, o zakończeniu pewnego etapu mogą przecież mówić ósmoklasiści, którzy pisali ostatnio swój egzamin, maturzyści, którzy zdawali egzamin dojrzałości, no niestety w warunkach bardzo trudnych, ale bardzo modliliśmy się o nich i mam nadzieję, że dobrze im poszło. I myślę, że wszyscy uczniowie, którzy na chwilę obecną przed wakacjami kończą swoją edukację, będą odpoczywać. Nauczyciele zakończyli czas uczenia, bardzo trudnego uczenia, uczenia na odległość, online czy jeszcze w jakiś inny dostępny sposób. I moi drodzy, to podsumowanie może w tym czasie właśnie jawić się jako bardzo trudne, dlatego że kiedy otwieramy internet, kiedy oglądamy telewizję, przeglądamy różnego rodzaju informacje, to łatwo wpaść w taką pułapkę, że cały czas słyszymy złe wiadomości. Oprócz oczywiście codziennego licznika z zarażeniami, z kolejnymi przypadkami związanymi z koronawirusem, widzimy skutki uboczne w gospodarce, jesteśmy przesiąknięci różnego rodzaju debatami wyborczymi, które chyba też pozytywnie nie nastrajają. A dzisiaj Pan Bóg mówi do Ciebie i do mnie poprzez swoje słowo i mówi jakby: zostaw to wszystko, chodź do mnie, chodź do mojego słowa, mam coś dla ciebie. I ja pozwolę sobie jeszcze raz przeczytać to, co jest u psalmisty. Wieńczysz rok dobrocią swą i w liście Jakuba wszelki datek dobry, wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. I chciałbym, żebyśmy teraz zrobili takie krótkie podsumowanie. Chciałbym, żebyś pomyślała o takich trzech rzeczach, które w ostatnim czasie Pan Bóg Ci podarował. O trzech dobrych, pozytywnych, błogosławionych rzeczach. Ja pomyślałem o swoich trzech i muszę Wam powiedzieć, że zrobiło mi się od razu lepiej. Dlatego, że zrozumiałem, czytając także dzisiaj to słowo, że wszystko otrzymujemy od naszego Boga Ojca, który jest w niebie, który jest naszym dobrym tatą, który chce nam dać coś dobrego. I dzisiaj woła nas przez to słowo, do tego słowa i mówi: słuchaj, zostaw to wszystko. Nie przejmuj się. Zostaw to z boku i zwróć się do mnie. Pomyśl, jak wiele Ci daję, jak wiele masz, jak bardzo
uprzywilejowany jesteś. Pomyśl dzisiaj o trzech pozytywnych rzeczach darowanych od Boga. A teraz proszę Cię, byśmy razem się pomodlili. Panie Boże, dziękujemy za wszystko to, co nam dajesz. Jest tego tak wiele, ale często tak trudno jest to nam dostrzec. Prosimy Cię, Panie, żebyś otwierał nasze oczy na Twoje codzienne cuda, które przygotowujesz każdego dnia dla nas. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo, opiekę, także w tym dniu, który jest przed nami, czy w trakcie. Prosimy Cię, byś błogosławił, był z nami i opiekował się nami. Dziękujemy za to, że jesteś obecny w naszym życiu. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa dziękujemy. Amen. Życzę Ci dobrego, błogosławionego, pozytywnego dnia, otwartych oczu, uszu i serca na Boże działanie, Boży głos i Boże cuda. Miej dobry dzień, zostań z Bogiem.